Cześć mamuśki, witam Was na kanale Vlog Mama i zapraszam Was dzisiaj na pogadankę. Pogadankę, w której opowiem Wam o tym, jak przetrwać 3-dniową biegunkę z niemowlakiem. Jak już wiecie albo nie wiecie, dosłownie 2 dni temu dotknęła nas wszystkich mega gruba jelitówka, ale była to jelitówka taka 3-dniowa. Między innymi dotknęła też nasze dzieci, czyli Bartka i Mikołaja. Bartka, który ma lat 4, prawie 5 i Mikołaja, który ma 9 miesięcy. Bartek, jak to Bartek, dziecko już 4-5-letnie potrafi powiedzieć, że jest mu niedobrze, boli go brzuszek, że ma biegunkę, natomiast z małym dzieckiem jest mega duży problem. Oczywiście oprócz tego, że przy jelitówce są wymioty, biegunki i bóle brzuszka, może też wystąpić gorączka i bardzo, bardzo często ta gorączka występuje. U nas właśnie też tak się stało, natomiast powiem Wam najpierw, może od tego zacznę, co takiemu dziecku można podać właśnie w wieku gdzieś powyżej 6 miesięcy. Żeby nie było, nie jestem żadną specjalistką ani pielęgniarką, po prostu wiem to z własnego doświadczenia i z pomocy położnych. Przede wszystkim mam bardzo dobry kontakt z pediatrą oraz z położną moją, która przychodziła do Bartka, teraz opiekuje się gdzieś tam poniekąd Mikołajem i to właśnie ona doradza mi za każdym razem, kiedy cokolwiek u nas się dzieje. Wam również polecam mieć taką dobrą, zaufaną osobę, która zawsze Was wspomoże w jakichkolwiek problemach. Nie musi do Was zaglądać, też przychodzić do domu. Po prostu wystarczy, że napiszecie do niej, zadzwonicie i chociaż przynajmniej troszkę Wam w jakimś stopniu podpowie, żebyście Wy, mamuśki, się nie musiały denerwować. Ja robię dokładnie zawsze tak samo. Tak po prostu jest dla mnie lepiej, bezpieczniej i wtedy czuję się taka po prostu bardziej pewna i też nie biegam za każdym razem do lekarza, jak tylko cokolwiek się mojemu dziecku dzieje. Po prostu najpierw rozważam to, czy jest w ogóle sens, czy może to przejdzie, czy może za bardzo nie panikuję. Myślę, że to jest bardzo dobre podejście. Jeżeli chodzi o biegunki, tutaj temat jest no niestety bardzo śliski, ale jest to jedyna z niewielu chorób, które my, mamuśki same, bądź też tatusiowie, możemy po prostu zdefiniować sami. Teraz przejdźmy już do meritum, czyli do tego, co możemy dziecku podawać przy biegunce. Tak jak powiedziałam, dzieci gdzieś powyżej 6 miesiąca mogą już przyjmować smektę. Ja podawałam Mikołajowi w tym momencie właśnie biegunki, jedną saszetkę takiej smekty na dobę. Rozpuszczałam ją w butelce, normalnie podawałam mu do wypicia, nie miał z tym totalnie żadnego problemu. Bardzo ważne jest też to, żeby tą saszetkę smekty rozpuścić w jak najmniejszej ilości wody i taką właśnie podać dziecku. Mikołaj nie miał z tym żadnych problemów, ale bardzo ważne jest też to, żeby dziecko przy biegunkach bardzo dużo piło. No niestety nie każde dziecko lubi wodę, a mało wskazane są słodkie soczki bądź też herbatki. Co w takim momencie? W takim momencie bardzo mogę Wam polecić elektrolity, które są dostępne w aptece bez recepty. To jest również mieszanka, którą po prostu rozpuszcza się w ciepłej wodzie. Później dobrze ją podać w momencie, kiedy jest już ostudzona. To jest dość słodkie i niestety niesmaczne, ale dziecko wypijając takie 200 ml takich właśnie elektrolitów, czyli tych takich dobrych dla niego odżywczych rzeczy, substancji, które pomogą mu przy tym, aby organizm się nie odwodnił, no i właśnie będziemy wtedy mieli po problemie. Nawet jeżeli dziecko mało pije, to po podaniu takiego elektrolitu dziecko jakby jest nawodnione i mamy małe prawdopodobieństwo tego, że dziecko się odwodni. Bardzo dobrym też sprawdzonym sposobem jest oczywiście korzystanie z probiotyków. My akurat używaliśmy Dicoflor. Podawałam Mikołajowi ją w dawce 5 kropli na dobę. No i przede wszystkim bardzo, bardzo dużo trzeba pić. Także tak jak powiedziałam, no niestety słodkie napoje nie są w tym momencie wskazane. No ale teraz pytanie, co z gorączką? Kiedy dziecko ma gorączkę podczas biegunki, bardzo dobrze podawać jest mimo wszystko nie czopki, tylko właśnie jakiś syrop, który jest syropem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym. I tutaj również mogę Wam polecić z całego serca pedicetamol. Jest to lek na bazie paracetamolu, który po prostu szybciej działa. Ta dawka jest mniejsza, jest silniejsza. Czopki przy biegunce, no wydaje się, że to nie jest dobry pomysł, no chyba, że widzimy, że dziecko już przestaje gdzieś tam powoli te kubki robić i wtedy właśnie możemy podać czopek, dlatego, że on po prostu działa szybciej.
Następną rzeczą, która może nam pomóc przy oczywiście ostudzeniu ciała, to jest przede wszystkim rozebranie dziecka do jak najmniejszej ilości ubranek. Nasz Mikołaj spał praktycznie w samej t-shirtce, takiej samej koszulce z krótkim rękawkiem i w samym pampersie, po to właśnie, żeby organizm mimo wszystko został jak najszybciej wystudzony. No i oczywiście okłady. Okłady z zimnego ręcznika, które przykładamy zarówno na czoło, jak i tutaj na ramiona. Jest to naprawdę bardzo nieprzyjemne. Dziecko przy tym może płakać, bo może mu po prostu być bardzo, bardzo zimno. Jest to bardzo nieprzyjemne dla takiego dziecka, dla takiego bardzo rozgrzanego organizmu, no ale mimo wszystko trochę to pomaga. No i sen. Sen, czyli najważniejsza rzecz, która naprawdę bardzo, bardzo pomaga przy takich chorobach, właściwie przy chyba każdych chorobach pomaga najbardziej sen. Nasz Mikołaj przy biegunce, przy tej trzydniówce bardzo często spał, on sam chciał spać, kładł się właściwie w momencie, kiedy ja go nawet brałam na rękach, usypiał mi na rękach, bojałam go w wózku, kładłam się z nim i tym sposobem właściwie w przeciągu 2 dni ta cała jelitówka zniknęła. No ale co w momencie, kiedy po 2 dniach temperatura pozostaje, a biegunka i wymioty również? No w tym wypadku już niestety albo stety trzeba udać się właśnie do lekarza pediatry, który z pewnością poleci Wam nifuroksazyd. To jest lek, który jest najczęściej przepisywany właśnie u dzieci na biegunki. I nie wiem tylko teraz dokładnie, czy takiemu małemu dziecku można to podać, czy nie. Wiem, że na pewno Bartkowi zawsze, kiedy idziemy na jakieś wakacje, czy gdziekolwiek się wybieramy, gdzie mam po prostu taki problem właśnie z jakąś receptą, z jakimkolwiek lekiem, bardzo często się ubezpieczam w tego rodzaju leki przy właściwie chyba wszystkich wyjazdach wakacyjnych, tym bardziej właśnie teraz, w okresie letnim. Bardzo łatwo jest o jakąkolwiek biegunkę poprzez na przykład wypicie nieświeżej wody, zjedzenie nieświeżego mięsa. Także bardzo Was proszę, zwróćcie na to uwagę. Kiedy właśnie macie zamiar gdzieś jechać na jakieś dłuższe wakacje, to właśnie może od razu zajść do lekarza i poprosić o taką receptę właśnie na ten nifuroksazyd, ale też nie podawajcie go może w takich od razu ilościach przy zwykłej biegunce, tylko właśnie gdzieś tak po 2-3 dniach. Taka moja propozycja, ale oczywiście jak każdy z Was jest, myślę, na tyle odpowiedzialna, że będzie wiedziała, co dla Waszego dziecka jest najlepsze. Ja po prostu już mam takie swoje sposoby od tych prawie 5 lat, dlatego chciałabym się dzisiaj z Wami z tym po prostu podzielić. To tyle w mojej dzisiejszej pogadance. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i oczywiście zapraszam Was do subskrypcji oraz oglądajcie naszego fanpage'a na Facebooku i na Instagramie. Tam też bardzo często jesteśmy. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa pa!